Alter-G, czyli sprzęt, dla którego myślę najlepszą reklamą byłoby powiedzenie, że działa odchudzająco. Też, ale tak naprawdę to jest system stworzony przez NASA, stricte pod kątem nauki chodzenia w stanie grawitacji, ale oczywiście jak wiele urządzeń stworzonych z myślą dla potrzeb wojskowych czy innych, zostało zaadaptowane do medycyny i takim przykładem właśnie jest bieżnia antygrawitacyjna Alter-G. Jest to system do rehabilitacji, do nauki chodu. Ktoś miał jakąś kontuzję, wypadek, potem długo nie funkcjonował. Może tak naprawdę prawidłowo nauczyć się chodzić. Odciążamy tutaj stawy skokowe. Taki podam prosty przykład. Jeśli ktoś by ważył 100 kg, to możemy zmniejszyć wagę tego pacjenta ćwiczącego w systemie o 80%, czyli możemy zrobić tak, że ktoś waży 20 kg. Pozwala nam to odciążyć zdecydowanie stawy, ale wykonać normalny, prawidłowy trening mięśniowy. Nawet powiem szczerze, wykonuje się go trochę mocniej niż w rzeczywistości. Czyli sprzęt polecany przede wszystkim pacjentom bariatrycznym, prawda? Różnie, tak naprawdę w różnych dziedzinach jest wykorzystywane. Głównie to jest właśnie, jak mówimy, rehabilitacja, taka jak gdyby powrót do normalnego chodu, do normalnej edukacji tego chodu, ale też wykorzystany jest właśnie pod kątem medycyny, powiedzmy, estetycznej, jako wspomaganie tego odchudzania przy wysiłku fizycznym, tak? No bo oczywiście jedną rzeczą są różnego rodzaju systemy, tak jak mamy system Vanquish do redukcji fizycznie tkanki tłuszczowej, są systemy ujemniające skórę, system choćby nawet Unison, ale też tak naprawdę pacjent musi od siebie dołożyć coś i takim przykładem tu jest właśnie bieżnia antygrawitacyjna Alter-G, że pacjent wykonuje normalne ćwiczenia, normalny trening, gdzie i w tym sensie zagospodarowuje tą spaloną, zredukowaną tkankę tłuszczową. Jak długo trzeba ćwiczyć, żeby były efekty? Ja się tu cały czas czepiam tego odchudzania, bo myślę, że to jest takie najbardziej, że tak powiem, interesujące dla kobiet, więc jak długo, żeby były efekty? Ile razy trzeba ćwiczyć? Nie ma tu ograniczeń ilościowych generalnie, ale taka prawidłowa seria, przetestowana też przez nas, to jest mniej więcej około 10 zabiegów. Dobrze by było zrobić taki trening, powiedzmy 30 do nawet 45 minut, 2 razy w tygodniu, czyli mamy 5 tygodni, 10 takich treningów. Taki sprzęt może nabyć dla siebie wyłącznie klinika, czy również kluby fitness, gabinety kosmetyczne? Nie, wszyscy tak naprawdę. Oczywiście z racji gabarytów ciężko jest to w domu postawić, chociaż ktoś ma tyle miejsca, jak najbardziej, ale generalnie wykorzystujemy to właśnie w klubach, fitnessach, klinikach, kluby sportowe, bo też tak naprawdę wszystkie znane, liczące się kluby, i siatkarskie, koszykarskie, piłkarskie. No ja jestem fanem piłki nożnej, moi synowie też, więc na przykład takie kluby, jak ja im zawsze wymieniam, kto to ma, to mówimy, Bayern Monachium, FC Barcelona, Real Madrid, te wszystkie inne, mnóstwo klubów w Stanach Zjednoczonych, tak? Gdzie możemy przyspieszyć ten efekt rehabilitacji tak naprawdę, ale też wykonać trening tak naprawdę, bo zależy na tym, żeby organizm przyzwyczajony do pewnego wysiłku, na przykład nie wiem, w systemie co 3 dni, jak piłkarze grają mecze, jak tego meczu nie ma, to może zawodnik taki przykładowo Messi zrobić sobie trening, ale wykonując trening mięśniowy normalnie, ale odciążając sobie stawy. Czy oferujecie również szkolenia, czy obsługa jest trudna? Nie, obsługa jest prosta, oczywiście każde urządzenie instalujemy, robimy pełny cykl szkoleniowy tutaj dla pacjentów. Tak naprawdę to potem pacjenci sami sobie operują i sami ustawiają sobie prędkości, czasy, kąty nachylenia itd. A czy są jakieś ograniczenia? Kto nie może ćwiczyć na tym sprzęcie? Oczywiście zawsze tam jednostki chorobowe, które są przyjęte do zabiegu, kobiety w ciąży, bo to pas jednak jest podciśnienie, troszeczkę ugniecenie jak gdyby tego obszaru. Mało tych przeciwwskazań jest, ale tak, są. To jest urządzenie medyczne, więc tutaj jakieś tam przeciwwskazania są.